Cześć, z tej strony Emilia Teofila, a to jest kolejny odcinek Psychodygresji, w których będę wspominać moje doświadczenia z maturą. Zapraszam. Jak wiecie, studiuję teraz psychologię. Jestem po trzydziestce. I kiedy wracam myślami do tego czasu, kiedy kwitły kasztany, ale grubo ponad dekadę temu, to jestem rozbawiona. Jestem naprawdę poważnie rozbawiona, bo pamiętam mój stres, który miałam, ale dopiero na noc w zasadzie, przed maturą z matematyki. Zawsze uważałam się za humanistkę. I też ludzie tak o mnie mówili, bo dużo siedziałam w książkach, grałam na fortepianie, mówiłam po angielsku całkiem nieźle, natomiast gdzieś tam te przedmioty ścisłe, jak chociażby fizyka albo matematyka, no nie szły mi najlepiej. I teraz zastanawiam się po prostu, z czego to wynikało i wydaje mi się, że częściowo z takiego faktu, iż otóż jestem kobietą, a wcześniej byłam dziewczynką. I gdzieś tam utrzymywały się takie nastroje społeczne, które mówiły, że tak, no ale chłopacy zawsze są lepsi z matmy, więc ty się tą matmą tak nie przejmuj. No ważne, że jesteś z polskiego dobra, nie? Jako dziewczynka, bo jakbyś nie była dobra z polskiego jako dziewczynka, to byłby dramat. Coś takiego, nie do końca wiem, czy na pewno usłyszałam takie słowa, ale traktowałam swój matematyczny i ścisły potencjał właśnie jak coś, co jest poza moim zasięgiem, że nigdy przecież nie będę tak dobra jak chłopacy z tych ścisłych przedmiotów. Już od razu powiem, jaki tutaj jest plot twist, to się po prostu zmieniło. Bo ja też w pewnym momencie mojego życia bardzo się zainteresowałam informatyką, ale o tym trochę później. Mój nauczyciel matematyki w liceum był fantastycznym człowiekiem, był też poetą, także myślę, że jakiś tam wspólny język mieliśmy. Lekcje matematyki, które prowadził, były fantastyczne, natomiast on nie był jakimś takim, wiecie, tyranem. Więc ja sobie pozwalałam po prostu na chodzenie na lekcje matematyki, no i takie trochę pogaduszki z koleżankami. Bardziej mnie to zajmowało niż liczenie funkcji. No, z funkcjami miałam problem potem. W pewnym momencie w ogóle przestałam nosić zeszyt z matmy, on mi się gdzieś zgubił i jakoś tak na miesiąc czy dwa przed maturą nauczyciel mój podszedł do mnie i zapytał: Emilia, a czy ty w ogóle zdasz tę maturę z matematyki? I sugerując mi, że po prostu powinnam bardziej się skupić na lekcjach i faktycznie przysiąść do tego. Ale ja, jak to ja, chora na optymizm wtedy jeszcze, bo to jest mój numer jeden, jeżeli chodzi o talenty Galupa, ale był to bardzo niedojrzały talent, zanim się dowiedziałam, zanim uzyskałam tę świadomość, że aha, to jest właśnie ten talent, ten optymizm. No to po prostu miałam taki baner w głowie, jaki mam zazwyczaj, że będzie dobrze, czegokolwiek nie zrobisz, będzie dobrze. I noc przed tą maturą z matematyki przyszło do mnie zwątpienie, że nie będzie dobrze, że będzie bardzo źle, że będzie totalnie tragicznie. I nie mogłam zasnąć i płakałam i modliłam się do Boga, żeby pomógł mi zdać tę matmę. No i ostatecznie weszłam na salę gimnastyczną następnego dnia, pamiętam, z założeniem, że po prostu zrobię to, co potrafię, czego nie potrafię, to nie zrobię i tyle. No i słuchajcie, przeglądam ten arkusz z zadaniami. Pierwsza strona. Nic nie wiem. Druga strona. Nie umiem tego rozwiązać. Trzecia strona. Kurczę, cały czas nie umiem tego rozwiązać. I dojechałam do końca tego arkusza i okazało się, że nie jestem w stanie rozwiązać ani jednego zadania. Wyobraźcie to sobie. Jaką mogłam mieć wtedy minę. Wszyscy dookoła już pisali w swoich arkuszach, a ja nie byłam w stanie zrobić nic. Ostatecznie pogapiłam się w okno, pożegnałam się z całym moim dotychczasowym życiem i stwierdziłam, że dobra, zacznę coś dziubać, no nie do końca wiem co,
ale coś tam, może jakieś kabelki się nagle połączą w głowie i jakoś tę matematykę zdam. Więc spróbowałam i okazało się to korzystne, ponieważ faktycznie ledwo, ledwo, ale zdałam, chyba miałam 44 punkty. O Jezu, to było straszne. Natomiast z innych przedmiotów mi poszło bardzo dobrze. Podchodziłam do rozszerzonego języka angielskiego, również do rozszerzonego języka polskiego. Czyli bym powiedziała taki basic, jak na klasę właśnie humanistyczną z rozszerzonym językiem angielskim. Nas uczyły w szkole takie dwie kobiety języka angielskiego. Pani Swietłana z Białorusi i później pani Wanda z Ukrainy. I one nas poprawiały, nawet kiedy my zastosowaliśmy, chociaż było nas w klasie 14 dziewczyn i jeden chłopak, złą formę gramatyczną w zdaniu po polsku. Tak więc byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, żeby zdać tę maturę. I okazało się, że część ćwiczeń, które przerabialiśmy po prostu z naszymi nauczycielkami na lekcjach angielskiego, były dużo trudniejsze niż zadania maturalne. Także naprawdę czułam się kosmicznie zdziwiona, że matura z angielskiego jest taka prosta, bo byłam przygotowywana na niezły hardcore. No ale pamiętam tę presję właśnie w naszym liceum, że wszyscy nauczyciele mówili, że musicie się uczyć, musicie się uczyć, musicie się uczyć, bo będzie ta matura i cała wasza przyszłość zależy od tego, jaki wynik dostaniecie. I wiecie co? W ogóle tak się nie wydarzyło, ponieważ tak, ja potem dostałam się na filologię polską, tak jak chciałam, ale w zasadzie nie było osoby, która by się na filologię polską nie dostała. Więc tutaj moje wyniki były dużo powyżej normy. Pewnie gdybym na przykład chciała, jak moja przyjaciółka, dostać się na japonistykę, to nic by z tego nie wyszło, bo tam naprawdę progi punktowe były bardzo, bardzo wygórowane. Niemniej w takim późniejszym życiu okazało się, że przecież nawet z niższą punktacją można iść na japonistykę, tylko na przykład na jakiś inny tryb studiów. Na innej uczelni. Może to być na przykład uczelnia płatna, ale to, że się nie uzyskało jakiejś tam punktacji, nie przekreśla wszystkich planów życiowych. Tym bardziej, że człowiek się zmienia po prostu w trakcie, ewoluuje i on, i jego pomysły. I nawet jeżeli kończymy te wymarzone studia, na które tak bardzo chcieliśmy się dostać, to nie znaczy, że podejmiemy pracę w zawodzie. Bo ja też pamiętam, że już w trakcie filologii polskiej podjęłam pracę w zawodzie właśnie jako redaktorka, jako nieliczna osoba z całej, nie wiem, chyba 120-osobowej grupy na roczniku. Potem też z mojej specjalizacji wydawniczej też jeden kolega zaczął z nami współpracować. No i tak, no i później się okazało, że jednak filologia polska to nie jest to, co mnie najbardziej w życiu kręci. I też są inne wspaniałe zawody i czynności, którymi można się zająć także zarobkowo. Więc nagle na przykład się okazało, że ja mam duży talent w ogóle, jeżeli chodzi o WordPressa i o sprzedaż i o jakieś takie psychologiczne, rozwojowe rzeczy. I chociaż bardzo mi było ciężko podjąć kolejne studia, bo kiedy przestałam studiować filologię polską, to miałam duży, duży okres przerwy. No, pracowałam w tym wydawnictwie, potem otworzyłam własną działalność. No i tak chyba trochę bałam się podjąć inne studia, bo gdzieś tam byłam przekonana, że ja się nie nadaję. Ale znalazłam wtedy genialne studia, które totalnie wiedziałam, że są dla mnie, że sobie poradzę, bo praktycznie każdy przedmiot, który odnalazłam w sylabusie, pasował do moich zainteresowań. No i to był właśnie media working, czyli marketing internetowy. I sobie skończyłam te studia z oceną już celującą, jako 31-letnia kobieta. A potem przez kilka ciężkich miesięcy naprawdę uczyłam się bardzo pilnie do egzaminu, który miał mnie przygotować do studiów psychologicznych. No i ten egzamin zdałam i się dostałam. I on był dużo, 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 dużo trudniejszy niż matura.
z języka polskiego, czy może ze wszystkich przedmiotów, które zdawałam, ponieważ dotyczył także statystyki i dotyczył także biologii człowieka, jakichś funkcji kognitywnych, słuchajcie, i budowy mózgu oraz gospodarki hormonalnej. Także ja nie byłam nigdy asem z biologii, ale okazało się, że moja pasja popycha mnie w takie rejony, że wcześniej nie pomyślałabym, że będę się interesować, prawda, jak wygląda budowa neuronu, tak? Czym są dendryty, czym jest neuroplastyka. Kiedyś sobie nie wyobrażałam, że właśnie takimi sprawami będę się zajmować w życiu, ale obecnie widzę to po prostu inaczej. Nauczyłam się kochać po prostu proces uczenia się, bo wiem, że wszystkie te informacje są mi przydatne. Te, których uczyłam się w szkole, to niekoniecznie. I mam taki duży zarzut pod kątem wcześniejszego szkolnictwa, że no niestety na ścieżce mojej edukacji nie pojawiła się taka dziedzina jak psychologia, bo uważam, że to, jak się ze sobą dogadujemy, to, co myślimy o sobie, to, jak się do siebie odnosimy, czy współpracujemy w grupie albo w rodzinie, to jest po prostu istna podstawa. I tego każdy człowiek powinien się nauczyć już od najwcześniejszych lat, prawda? Na przykład tego, że mamy różne temperamenty, więc nie wszyscy będą rozumieli, jak się do nich wyrażamy, bo trzeba komunikację zmieniać w stosunku do tego, z jakim temperamentem i z jaką osobowością mamy do czynienia. Więc okej. No ale z tym się już nic nie zrobi. Tyle, co ja mogę robić, to już robię, bo zapisałam się właśnie na studia psychologiczne i część wiedzy już propaguję na tym kanale. A ten odcinek chciałabym skończyć z taką myślą, że nieważne, jak potoczą się losy Twojej matury, czy ją zdasz, czy nie zdasz nawet, bo przecież jeżeli jej nie zdasz, to możesz ją poprawić. Jeżeli zdasz na słaby wynik, to znowu możesz za rok podejść do tego egzaminu już lepiej przygotowany, przygotowana. I tak naprawdę też, szczerze mówiąc, nie ma znaczenia, czy pójdziesz na studia od razu po maturze, czy w ogóle nie pójdziesz na studia. W dzisiejszych czasach jest tyle możliwości do rozwoju, że liczą się przede wszystkim też umiejętności praktyczne. I można je zdobyć po różnych kursach, albo po prostu robiąc rzeczy samodzielnie i pytając się po prostu jakichś mentorów, albo obserwując ich media społecznościowe, czy to, co robimy, faktycznie ma wartość, czy też nie ma. Dużo osób pyta mnie, czy żeby zostać się pisarzem, trzeba iść na filologię polską. Odpowiadam, iż nie. Natomiast, żeby zostać psychologiem, trzeba iść na psychologię. Myślę, że nie ma co się za bardzo przejmować, ale też warto przejmować się w pewnym stopniu. Bo widzicie, kiedy nadeszła ta czarna noc przed egzaminem z matematyki, ja zrozumiałam, że przejmowałam się zdecydowanie za mało i nie doszacowałam moich możliwości. I powinnam była przyłożyć się bardziej do rzeczy, na której mi naprawdę zależało, bo zależało mi, żeby zdać maturę i tak jak moi rówieśnicy, rozpocząć studia w tym samym czasie. Teraz dałabym sobie taką radę i właściwie daję ją sobie co jakiś czas, żeby skupiać się na tych moich priorytetach, żeby wiedzieć, co jest dla mnie naprawdę ważne, przemyśleć to, odcinając oczekiwania społeczne względem mnie, tylko po prostu torować się na to, co przynosi mi największą satysfakcję i co będzie z największym zyskiem dla mnie, z wystarczającym zaangażowaniem. Bo czasami też możemy za bardzo się starać i to też bywa destrukcyjne. Więc moje podejście do egzaminów, które znowu mnie czekają, za Jezu, już w tym miesiącu chyba będzie egzamin z psychologii politycznej. Okay. Więc moja misja jest taka, żeby nie uczyć się wszystkiego, tylko po prostu przejrzeć uważnie notatki z wykładów, przeczytać dwa albo trzy ciekawsze artykuły, opanować ten materiał w stopniu zadowalającym,
a te tematy, które mnie naprawdę interesują, dogłębnie zeeksplorować, ale niekoniecznie teraz, tylko wtedy, kiedy będę miała więcej czasu, bo też są inne przedmioty do pozaliczania, prace do przygotowania i nastawiam się po prostu na zdanie tego, nieważne z jaką oceną. Wiadomo, piątki cieszą najbardziej, ale też czasami koszty, które studenci ponoszą, są za duże, są nieproporcjonalne do zysków, które są w stanie otrzymać. I tak, studia, takie ciężkie studia, jak na przykład psychologia, mogą człowieka w ogóle też wykończyć i zaprowadzić do depresji, na czym się troszeczkę łapałam właśnie w trakcie sesji, że tego wszystkiego jest za dużo. Ale ostatecznie właśnie stwierdziłam, że przede wszystkim dbam o siebie, o mój dobrostan, o moje dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. No ja jak czegoś nie znam, to poprawię. I takie podejście sprawiło, że jednak zdałam i nie musiałam poprawiać. Więc warto spojrzeć z taką zdrową perspektywą na wszystkie egzaminy w naszym życiu, żeby być dobrze przygotowanym, żeby być pewnym swoich umiejętności i swojej wiedzy, ale też sobie zostawić jakiś taki margines, że jeżeli czegoś nie wiem, no to dobra, to się dowiem później, bo będę mieć taką możliwość, bo od tego nie zależy cała moja przyszłość, tylko jakiś jej wycinek. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i życzę wszystkim zdającym maturę lub też podchodzącym do innych egzaminów wszystkiego najlepszego. Powodzenia Wam życzę. Uczcie się, ale pamiętajcie też, że to nie jest najważniejsze w życiu. Są ważne inne rzeczy, na przykład szczęście, którego poziom jest niezależny od poziomu wykształcenia. No i tyle. Do usłyszenia w kolejnych psychodygresjach.